Witam serdecznie. Dziś zrobimy, słuchajcie sobie, taki ser zapiekany w kremowym sosie. Tak prawdę mówiąc, to jest przepis na mac and cheese. Dziękuję w tym momencie mojej subskrybentce, która mnie czynnie wspiera na kanale Małgorzacie Dąbrowskiej. Ona przysłała mi taką inspirację, że może zrobiłbym coś takiego na kanale i pokazał. No i tak, zrobię. Tylko słuchajcie, zrobię to w takiej spolszczonej wersji, bo ser cheddar w Polsce jest bardzo drogi, a ja zrobię to troszeczkę taniej. Słuchajcie, co ja tutaj mam? Ja tutaj mam 400 gramów sera Nathan. On jest taki lekko dojrzewający, w smaku zbliżony właśnie do cheddara. Tutaj mam mozzarelli, też 400 gramów. Tutaj mam bekon lub boczek podwędzany, 150 gramów. Tutaj mam gałkę muszkatałową, 50 gramów masła, 50 gramów mąki, pół kilograma makaronu, kolanka w moim przypadku. Oryginalnie to też są kolanka. No i trochę soli oczywiście, wiadomo. Do tego będzie potrzeba jeszcze mleka. Mleka, kupcie sobie po prostu litr mleka, bo wiecie, nie wiadomo ile tego mleka będzie potrzeba tak naprawdę, ponieważ jak się robi sos bechamel, a od tego zaczniemy, no to później wychodzi ile tego mleka faktycznie tam wejdzie. Czy wam wejdzie tam pół litra, czy 600 ml, czy 700 ml. Zobaczycie, wszystko wam pokażę. To jest naprawdę bardzo proste, także się nie przerażajcie. Dobra, ja już idę na kuchenkę, wrzucam makaron na osoloną wodę i gotuję go al dente i my też się przenosimy z tym wszystkim i będziemy zaczynali robić ten sos. Więc zapraszam do przepisu. Więc posłuchajcie, tak jak mówiłem, tutaj gotuje mi się makaron. Makaron będzie al dente. Ja nie patrzę na czas, na opakowaniu, po prostu ja próbuję makaron, bo w zależności ile użyjecie wody, bo im więcej wody będzie się gotowało, po wrzuceniu makaronu ona troszeczkę się ostudzi, tym ten czas się wydłuży. Także wiecie co, na ten opis nie patrzcie za dużo, tylko po prostu sami sobie sprawdźcie ten makaron, kiedy jest al dente faktycznie. Tutaj obok już zaczniemy sobie przygotowywać, albo może jeszcze zrobimy jeszcze lepszy myk. Ja sobie te garnki zamienię, bo tu mam dużo mniejszy ogień, dużo słabszy płomień. Na makaron on wystarczy, a ja potrzebuję, żeby to trochę szybciej mi się tutaj robiło. Dobra, i mam tutaj garnek jest zimny. Wrzucam do niego bekon. W moim przypadku bekon, faktycznie kupiłem bekon, ja zawsze kupuję boczek, ale tak mi się udało kupić akurat. Niech on się delikatnie wysmaży. Tutaj w tym sosie z tą solą musicie bardzo uważać, bo boczek czy bekon wędzony już jest słony, sery są słone, tak żebyście po prostu tego nie przesolili. Bardzo, bardzo uważnie. A makaron oczywiście w wodzie osolonej musi być gotowany, to tam nawet o tym nie ma dyskusji. Posłuchajcie teraz tak, makaron właśnie sprawdziłem, już jest ugotowany, jest ok. Jest właśnie al dente, tak jak potrzebuję, jeszcze raz sprawdzę. Słuchajcie, odcedzam makaron na sito i od razu przelewam go zimną wodą, żeby on przestał w środku się gotować. To jest bardzo ważne. Przelewamy ten makaron zimną wodą. Posłuchajcie, teraz następna sprawa, bo to tak robię wszystko na raz. Tutaj już się wszystko ładnie wysmażyło. Dodaję masło. Słuchajcie, jeżeli wam to się za szybko robi, zmieńcie sobie po prostu grzanie pod palnikiem. Ja tutaj naprawdę mam bardzo gorąco pod tym akurat. To jest w dużej mocy palnik, ale ja tak wiecie, lawiruję. Raz tutaj, raz tutaj. Ok, słuchajcie. Masło się rozpuściło. Dodaję mąkę. I tej mąki też jest 50 gramów, tak samo jak masła. Po prostu przepis na zwykły sos bechamel. No tu akurat jeszcze są kawałki tego bekonu. Nie przeszkadza. Za chwilę zmieni to swoją w ogóle konsystencję i będzie to dużo lepiej wyglądało. Chwileczkę tylko podsmażamy. Mleko, najlepiej mleko tłuste. 3,2%. Zimne. Ok, mąka się też trochę podsmażyła. Możemy dodawać.
jest mleko, on tu ma litr chyba, tak, to jest litrowe opakowanie. Jak mieszamy, żeby to się nam po prostu wszystko ładnie tam rozpuściło. Ja tutaj jeszcze mam rózgę, to trochę rózgą. No i podgrzewamy, dlatego ja mam tutaj to na dużym palniku. Dlaczego ja mam to na dużym palniku? Dlatego, że dodając zimne mleko, to zimne mleko zanim nam się podgrzeje, to chwilę to trwa. Dlatego duży palnik, ale jeżeli za chwilę będę robił już dalej ten sos, to już przełożę sobie to na słabszy palnik, żeby tak szybko po prostu to mnie się tutaj nie gotowało. No i elegancko wszystko odeszło, co miało odejść. Dobra, czekamy, aż się mleko podgrzeje, raz po raz to mieszając oczywiście. Ja tu już sobie trochę posprzątam, bo potrzebowało tutaj trochę więcej miejsca. Widzicie, już to się robi coraz gęstsze. To jest super moment, żeby dodać tutaj gałkę muszkatołową i ja jej proponuję dodać połowę. Ona jest bardzo esencjonalna, ale połowa nie zniszczy dania, a będzie fajnie wyczuwalna. Ok, połowa i tyle wystarczy. Oczywiście nie zapominajmy mieszać. O, już się robi elegancki sosik. Dobra, przekładam to teraz na mniejszy płomień. Kto ma indukcję, nie ma takiego problemu jak ja. Słuchajcie, jest to już dosyć gęste. Więc teraz, tak jak mówiłem, nie wiadomo ile tego mleka zawsze wlać. To zależy od wielu czynników, nawet od mąki. Dodajemy trochę więcej, żeby to się zrobiło trochę bardziej rzadkie. I dodajemy sery. Ale nie dodajemy ich wszystkich. Po trochę, jeżeli będzie za gęste, dolać mleka, spokojnie, nie śpieszymy się. Tu już jest to wszystko bardzo proste, łatwe. I tego Natana w oryginale to by był cheddar. To będzie tak serowe, że po prostu masakra. I o to chodzi. Doleję sobie trochę mleka. Bo to cały czas gęstnieje. Już teraz się pozbędę tej rózgi może. Wezmę coś innego do mieszania. No. Dalej. I znowu dokładam sera. Jeden i drugi. Dobra. Jeśli chodzi o ser, to już więcej nie dokładam. Zobaczcie. Zbieram, co porozrzucałem. Zostało mi tyle sera jeszcze. Jednego. Ale lepiej pokażę. No i drugiego. I to nam jest jeszcze potrzebne. Na razie tutaj podgrzewamy, mieszamy. No i ten sos tutaj będzie za chwileczkę gotowy. Można znowu dolać trochę mleka. Jest troszeczkę za gęste. To jest naprawdę przepis tak prosty, że masakra. Jest już u mnie taki podobny na kanale. Robiłem go wtedy ze szpinakiem bodajże. Jeden z pierwszych filmów, który robiłem. Dobra, jeszcze trochę mleka. Widzicie, to mi prawie litr mleka w to wejdzie. Słuchajcie, tu mam taką blaszkę do zapiekania. Wy to znacie, tą blaszkę już. Bo często w niej coś tam robię. Jakby ją tu pokazać. Pokażę ją tutaj po prostu. I na tą blaszkę tutaj wysypuję makaron. Ten makaron, który odsadziłem, który przelałem wodą. Nie zapominajmy o sosie. Makaron się troszeczkę posklejał, ale on jest cieplutki, także tu nie ma problemu. Nic się z nim tu nie dzieje wielkiego. Dobra. Dodam jeszcze trochę mleka. No i wszedł tutaj cały litr. Ja wam mówię, z tym mlekiem to jest różnie. Jeszcze jak dodajecie tutaj ser, to naprawdę. Dobra, w tym momencie idę piekarnik sobie ustawić na 180 stopni, bo już to za chwilę będziemy kończyli. To się tak szybko robi, że naprawdę. Spójrzcie na to, dosłownie po paru minutach pracy. Zobaczcie, jaki macie sos serowy. Słuchajcie, on jeszcze wam zgęstnieje, bo my to będziemy zapiekali.
ale to będzie tak aksamitny sos, wspaniały, po prostu naprawdę super sprawa. Ja już go tu przestaję podgrzewać, nic więcej nie potrzebuję z nim robić. Potrzebuję teraz tak, wyłączę to. Tutaj mam moje naczynie do zapiekania. Słabo widać, zaraz będzie lepiej. Ok, powinno już być lepiej. Dobrze. Tu jest moje naczynie do zapiekania i teraz, słuchajcie, ten sos muszę przelać. A żeby go przelać, to muszę wziąć jakiś ręcznik. I słuchajcie, ten sos teraz wlewamy w ten makaron. Oczywiście potrzebujemy cały ten sos. Nic nie zostawiamy, bo wiecie, sery są drogie. To ląduje tu wszystko. I teraz bardzo ważną rzeczą jest to, żeby to elegancko sobie wymieszać. To już jest dobre, to już jest wspaniałe, ale to jeszcze nie ten czas, nie ten moment. To jeszcze musimy wszystko zapiec, a to zapiekanie jest bardzo ważne tutaj. Zobaczcie, te kawałeczki tego bekonu tutaj do nas mrugają. Pięknie to jest. Dobra, posłuchajcie, zostawiliśmy sobie tego sera i znowu nie wszystko. Troszeczkę tylko. Posypujemy sobie tak tutaj po wierzchu. Oczywiście sery, jakie lubicie. Ale im bardziej wyraziste, tym jest to lepsze. I trochę tego natana żółtego. Ale nie wszystko. Zostawiamy. I posłuchajcie. Teraz przykrywamy to. I będziemy to zapiekali. Termoobieg i dół w 180 stopniach. Ja tu mam drugie takie naczynie do zapiekania. Po prostu przykrywam drugim takim samym i wrzucam to do piekarnika. 30 minut, 180 stopni, termoobieg i dół. Zapraszam za chwilę, bo to jest bardzo ważne, co trzeba wykonać później. Posłuchajcie, po 30 minutach tak to wygląda. Jest to gorące, więc to jest, wiecie, takie mega tutaj serowe. Zobaczcie, jak to wygląda. To się odparowało trochę. Jest to po prostu super. No ale nie chcę tego ruszać, tej struktury, bo bardzo ważną rzeczą jest teraz koniec tego wszystkiego. Więc dodajemy znowu ser. Znowu ser, znowu ser. Wiecie, jak się odchudzacie, to nie jest najlepsze danie. Ale raz na jakiś czas, uwierzcie mi, warto zrobić sobie i pogrzeszyć. Dodajemy tego drugiego sera. I zapiekamy teraz jeszcze około 20 minut. Wiecie dlaczego? Chodzi o to, żeby ten ser na wierzchu teraz się rozpuścił. Lekko poprzypalał gdzie niegdzie miejscami. On wtedy jest jeszcze lepszy. Więc wkładam to z powrotem na 180 stopni. No tak gdzieś na 20 minut, ale kontrolujcie to, bo to już teraz nie przykrywamy. Chodzi o to, żeby to się rozpuściło i miejscami przypiekło. Więc składam z powrotem do piekarnika. No słuchajcie, tak wygląda ta zapiekanka. Słuchajcie, ona już ostygła troszeczkę. Musiałem po Olka jechać szybko do przedszkola, żeby dla was zrobił test. Przywitaj się, Olek. Hej. Dobra, no i teraz nakładamy. Słuchajcie, tak jak mówiłem, to już troszeczkę ostygło, także już nie jest to takie lejące, ale w środku nadal gorące. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie to. To jest mega serowe. Lubisz ser i makaron, Olek? Tak, pyszne jest. A tego jeszcze nie próbowałeś. To jest nowy przepis, co tata dzisiaj zrobił. A. Tego jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy kiedyś ze szpinakiem, bardzo dawno temu. Dobra, trzymaj. Tata tylko przełączy kamerę troszeczkę inaczej. Proszę, tu masz widelec. Dobra. I poczekaj chwileczkę. No dobra, to smacznego. Testuj. Gorące co? Podmuchaj mocno, podmuchaj. Dobra, tak? Mhm.
Powolutku, bo jest gorące. A co, polecasz taki makaron z serem? Malutkie mięsko, tak? Tak. To jest bekon wędzony. Smakuje Ci to malutkie mięsko? Mhm. Super, to co? Pożegnamy się już z wszystkimi? Mhm. I do następnego przepisu, co? Tak. To co mówimy? Do następnego przepisu. Na razie, trzymajcie się i do następnego przepisu.